Hej, witajcie moim Lee z tej strony, Rashi, bo jest to kolejny odcinek, gdy grajmy w City Skylines. No i tak, doszedł mi pomysł jeden. Skoro w tym miejscu robi się mi teraz drastyczny korek, ta przelotówka tu nie daje rady, to trzeba zrobić jedną rzecz. A mianowicie ulepszyć standardowo drogę, prawda? Tyle, że wpierw musimy zrobić tutaj... O, odskocznię jakby taką. Wtedy tutaj połączyć. Cyk. O. I dzięki temu zrobimy tutaj przelot, że będziemy mieli trochę płynniejszy ruch. Czy to pomogło? Nie wiem, zobaczymy z czasem. Na pewno potrzebujemy tutaj poulepszać trochę. Tak ogólnie myślałem, że ulepszymy całą tą drogę tutaj do autostrad. Jako drogi szybkiego ruchu, a tej nie możemy. Więc trzeba niestety... O, trzeba to trochę podmienić tutaj. Tu jest dalej lipa z tym. A jakby tą drogę zmienić na jednokierunkową. To można, dobra. Chodzi o to, żeby puścić przepływ tędy do miasta. Czemu to jest jednokierunkowa? Znaczy to inaczej. What? Czemu tutaj ten jeden sypel został jednokierunkową? To niszczyło całą koncepcję tej trasy. No dobrze, jest ok, teraz powinno być już dobrze. Tutaj ta przelotówka powinna w miarę dobrze funkcjonować. Dodatkowo tak. Z tych zmian takich, co jeszcze widziałem, że te byłyby potrzebne. Wiecie co, tak mi się wydaje, że tu będziemy musieli zrobić taki sam wyskok na zewnętrzną. Jak był tutaj, jak był po drugiej stronie, bo jednak zobaczcie, droga nie korkuje nam się zbytnio w tych miejscach, tylko teraz wszystko tutaj dostało chopa. Niestety. Jakby to zrobić? Jeszcze nie wiem, ale na pewno się to wykombinuje. O, i oczywiście tutaj polepszanie tej drogi zwiększa zadowolenie osób mieszkających przy niej. Więc na pewno jest to inwestycja dobra i na przyszłość. Tutaj wszystko mamy, tak? Ale tutaj nie było, więc możemy też to poprawić. Okej, okay. Teraz tak, potrzebujemy znowu strefy mieszkaniowe. Czyli uzupełnimy kilka stref tutaj, które będą mogli się wprowadzić bez problemu ludzie. I dodajmy też tutaj trochę terenów pod zabudowę. O, tutaj czuję, że będzie potrzeba wsparcia na razie. O, przez tego typu właśnie funkcjonuje normalnie ta oczyszczalnia, dobrze.
opróżnione. To i bardzo pięknie. W tym momencie możemy sprzedać to wysypisko. I tak, zrobimy dwukierunkowe. Nie, ona miała być jednokierunkowa. Tak, to miała być trasa jednokierunkowa. Ale spodziewałem tutaj na dwa kierunki. Tak to miało wejść, dobrze. No i tutaj niestety dużo budynków jest opuszczonych. One są usuwane? Czy nie? Są, dobrze, są. A jak teraz to wygląda tutaj? Zapewnie tu się zacznie robić chop. I nie jest to dobre. No i byśmy musieli rozpompować tą część. Ten przejazd. Tylko jakby to zrobić? Jakby to zrobić? Wiecie co, jakby to zrobić w taki sposób? Teraz z tego co widzę, to nikt nie jeździ górą. No jakby to zrobić tak, żeby tutaj odpiąć to. W taki sposób, trochę perfidny. A, bo tutaj się coś... Bo tutaj się coś skrzaniło, że nie było przejazdu, dobra. A to może ten objazd tu nie będzie potrzebny wtedy. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Chyba nie. Wiecie co? Chyba będziemy musieli zrobić inną rzecz. A mianowicie... tak, mianowicie będziemy musieli zrobić taką... taką pi przez drzwi śmieszną rzecz, ale myślę, że ona... źle. No dobra, od tego miejsca możemy, może być już. Dobra, wygląda to tak jak wygląda. To już to jest mały problem, ale... o! Zrobimy tak, zrobimy przelot tutaj górą. Nie wiecie co, w ogóle to przebuduję. Moment. Jeżeli ogólnie chcemy to tak zrobić... to może zróbmy to w ten sposób. Tyle, że... tyle, że... tak... i tak. I teraz powinno... o! Bo duża część samochodów mimo wszystko, jak potrzebowała, to jechała wprost. No ten korek tutaj jest trochę już za duży. No i powinno teraz trochę z tym pomóc.
poczekajcie, i zrobimy też tak, że tą drogę usuniemy. A podepniemy ją tutaj. I wtedy tu możemy ustawić tak, jak było, dwukierunkową. I to nie zmieni nic. Ja wiem, grzebania na tych drogach ja robię zawsze masę, ale... Ale myślę, że jest to coś, co nam zapunktuje z czasem. Teraz tak, tutaj się już rozczopowuje. No, bez problemu. Już teraz widzicie, przeskakiwać zaczynają te pojazdy. Jakby tutaj na przykład polepszyć też ten zjazd. Chociaż trochę. Na dwupasmowy. Ogólnie trochę zadbać o tą krzyżówkę tutaj. No, nie wiem czemu, tamtej jednej części tylko nie można. Ale okej. No dobrze, teraz tak, tutaj włączenie do ruchu działa spokojnie, bez problemu. Swobodnie. Teraz tak, ci co potrzebują przeskoczyć tam na drugą stronę, mogą przeskoczyć bez najmniejszego problemu. Ale tu dalej jest ten chop. No ale okej. Myślę, że on tu powinien się rozładować. On tu powinien się rozładować z czasem. Albo w ogóle zróbmy taką inną rzecz. Własnoręcznie ronda zaczniemy na niego ustawiać pewnie. Jakby prostą dać odtąd. Nie wiem, to byśmy musieli podnieść tamtą. No dobra. W sumie to czemu by nie, prawda? O, w ten sposób to zrobimy. Dobrze, i teraz tylko tak, zmieńmy orientację kierunku. I teraz tak, żebyśmy tutaj nie korkowali tego przejazdu. To zrobimy tak, ten zjazd jest używany. No to zrobimy to w ten sposób wtedy, że... Tylko nie wiem, czy to przejdzie. Bo nigdy takich rzeczy wcześniej nie robiłem. To miejsce jest już zajęte. Można zrobić tutaj przejazd pod. No okej, zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. No wygląda na to, że całkiem dobrze w tym momencie. Jestem inżynierem. Okej. Nie zmienialiśmy nic dodatkowych rzeczy tutaj, żadnych chyba. A powstało nam nawet spory rozgałęzienie tutaj, więc jest, myślę, że dobrze. Teraz tak, co dalej chcieliśmy tutaj podziałać? Aha, tutaj już się dostawiły biura, więc można to usunąć. Można to usunąć bez najmniejszego problemu. No i tak, zapotrzebowanie tutaj na tą stronę, na tą strefę biznesu na pewno będzie w najbliższym czasie jakiś większy, więc też dostawimy. Dostawimy tu ile wylezie. Teraz tak, zobaczmy, czy gdzieś brakuje komisariatu policji. Albo szpitalu. Nie no, wszystko wygląda na razie, że jest naprawdę dobrze. Wow. Weszliśmy już w taką fazę, że... Tutaj ustawmy małą przychodnię. Oczywiście krematorium ustawimy gdzieś, tam gdzie są problemy ze zwłokami.
Ponieważ krematoriów nigdy za wiele. Jak znam życie. Jedno tu dajmy na przykład. Jeszcze jedno tu. Ja wiem, że te krematoria rosną jak grzyby po deszczu. Tu mam ogólnie 4. Cyk i cyk. Cmentarz publiczny na razie jest nam niepotrzebny. No i tutaj naprawdę, no nie licząc faktu, że korki się robią tutaj na wewnętrznych ulicach, z powodu na to, że one mają małą przepustowość, to jest ok. Niestety tu tych uliczek mniejszych nie będę zmieniał. Zobaczcie te pielgrzymki po prostu. I ja bym chciał zobaczyć, ile, jaką ma przepustowość transport miejski. No okej, okay, ogromną. Ogromną, tak ile, no... 0,5%? No ale zawsze to jest coś. Aha, i teraz tutaj się robi czop. Ah, no dobra. I teraz przydałoby się tutaj rozwiązać coś. Walki z korkami będziemy musieli zacząć robić takie, no, takie porządne. Bo dzięki temu, że mamy tutaj ten przejazd, znaczy usuniemy ten przejazd, to to się wszystko odetka. Tyle, że dalej będzie ten wjazd do miasta tutaj zawalony i nie będzie dostępu jako tako bezpośrednio tutaj na tą strefę. Chyba, że będziemy wszystkich puszczać tędy. I tylko tędy wpuszczać i wypuszczać. No to by też było. A czekajcie, jakbyśmy zrobili... Nie no, w sumie wjazd mamy jeden i drugi, tak? A zamieńmy tą drogę tylko na wylot. Dobra, puścimy to wszystko w niepamięć. Zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądać. Tutaj to zaczyna się rozkorkowywać. Tu będzie tylko wyjazd z miasta. Myślę, że to na razie poprawi trochę tam, w tamtym miejscu. O, tutaj możliwości ruchowe. Tu jest ta krzyżówka, ale to jest centrum, więc tym się na razie nie przejmujemy. Niestety na ruch w centrum nie poradzimy nic. Tutaj te samochody to jest to, aha, komunikacja miejska. No na komunikację miejską też na razie mocnego nie będzie. Nie ma co poradzić na to. A gdyby dać tutaj na przykład przejazd podziemny kolejny, no to też byłaby jakaś możliwość. Tyle, że... I teraz tutaj to się zacznie za to napędzać. No i to będzie problem. Teraz tylko tak, żebyśmy na przykład tutaj jakimś sposobem te światła wyłączyli z obiegu. Aha, i nie zrobiłem tutaj jednej rzeczy, którą zwykle robiłem. I czyli... No właśnie. Ja tutaj za krótką drogę dałem. A i dlatego mi się nie zgadzały drobne od razu. Tyk.
No, jeżeli tak zrobimy, to będziemy mogli sobie bez problemu tutaj pozwolić też na... Nie, za gęsto są te drogi tu? Ej, no moment, to są za gęsto. Nie, no już nie, nie, ale serio, nie szalejmy, tak? No bo to już... To już byłoby za gęsto wręcz. Dobra, tutaj to możemy uzupełnić. Cyk. I teraz na przykład, żeby usunąć tutaj te światła, to byśmy musieli zrobić taki myk, że... Pyk. Ale w tą stronę. No i wtedy najwyżej jak coś, to wszystko by spuszczane było tą trasą. Czyli jak poprawimy to, na przykład tu, o, to tutaj się robi droga, droga bez konieczności, bez użytku świateł, więc będzie lepiej. Dobrze, to tak, spoczko nawet. Tutaj się robią korki. Korki na autostradzie, to jest w ogóle dla mnie śmieszna rzecz, ale... Tutaj coraz więcej samochodów chce się dostać, więc to jest też tak trochę... troszkę niebezpiecznie. Myślę już na przykład, czy nie zrobić tutaj tunelu nawet. Na przykład tak, o. Tu. Ponieważ tunele... Tunele nie będą na pewno ingerować w komunikację publiczną. Ale wiecie co, widzę, że chyba pod... O Boże. Ej, no naprawdę, teraz na przykład nie usunę tego. Ale będzie problem teraz to usunąć. Dobra. Detale. Jest tak gęsto nawalone budynków. Dobra, kij. Trzeba komuś chałupy poburzyć. Mam nadzieję, że nie usunę żadnego tutaj budynku takiego bardziej przydatnego. Typu szpital. Przez przypadek. Jezus Maria, czemu komercyjna? Nie, 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 nie. Nie, 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 komercyjnej tu nie chcemy. Tu byłaby komercyjna, to byśmy się za chwilę wzięli i po prostu pocieli z tym. Tutaj tylko dostawić te poligo, te miejsca właśnie na domy. I teraz pytanie tak, jakby zrobić tutaj z tym przejazdem? Kurczę, chciałbym najchętniej to bym wziął po prostu. Dobra, moment. O, i tu już weszliśmy teraz. I tu zrobiliśmy taką wielką obwodnicę do przejazdu. Jak to wygląda w ogóle? Ej, no spoczko, wygląda całkiem wpyte. Teraz tylko pytanie tak, czy ludzie zaczną tędy jeździć? Jak zauważą, że to jest objazd po prostu do tego miejsca. Chyba nie. Chociaż może...
Chociaż może zauważą. Ogólnie tutaj ten rozjazd tak jak jest też zostawimy. Ze względu na to, że będzie po prostu... O nie, no jeżdżą, zaczynam używać go. Dobrze, zaczynam go tu używać, niech tutaj teraz będą po prostu w tym tunelu podziemnym stali pewnie więcej czasu. Ale wydaje mi się, że tutaj też zrobią się luzy, jak to będzie lepiej funkcjonować. Teraz tak, jak wygląda tutaj sprawa? Tutaj sprawa wygląda na razie... O dziwo, na razie dobrze. I niski poziom przestępczości, okej. No dobrze, udaje się na razie jakoś to trzymać. Tutaj jednak zrobienie tego przeskoku byłoby złym pomysłem ze względu na to, że byśmy mieli zawaloną całość tam. Wyglądamy z wodą dobrze. O, z energią to już w ogóle. Z energią to już w ogóle wyglądamy genialnie. Dodajmy tutaj dwie pompy poboru wody. Też ze dwie oczyszczalnie. Tak dla bezpieczeństwa. Żeby było na zaś, prawda? Na później. I tak się zastanawiam, czy byśmy nie mogli się zająć. A teraz jak widzicie, tutaj się zrobiły luzy. Wow. No to już jest ciekawostka, naprawdę. Dlaczego tu się zrobiły luzy? Chociaż nie powinny chyba aż takie, no ale okej. Tutaj jednostki oczywiście straży pożarnej bohatersko walczą o utrzymanie porządku w tej dzielnicy. Mamy 500 000. Można by coś naprawdę za to ciekawego zrobić. I myślę tak, czy byśmy nie mogli na przykład... Zróbmy na pewno tak, tu będzie musiał być komisariat. I centrum ratownictwa pożarowego. Podepnijmy je na razie tutaj. I teraz też tak, możemy w sumie dać te strefy tutaj, żeby się też już powoli zadomawiały. Bo jakby nie patrzeć, jeżeli tutaj będzie więc większa zabudowa z tej strony, to też to się wszystko podepnie automatycznie. Także nie będziemy musieli się tam o to jakoś obawiać. I damy też tutaj szpital. Jeden duży szpital. Żeby w razie W mógł tam właśnie ratować. Z tamtej strony jakoś tutaj współdziałać. Tu mamy ile szpitali teraz dużych? 2. No dobrze, no jest niby okej. Myślę, że z tym też nie będziemy się musieli martwić na razie. Co możemy zacząć robić dalej? Możemy zrobić w sumie port. Możemy w sumie zrobić port turystyczny. Nie da się podłączyć do trasy. A gdzie się da podłączyć do trasy? Nie mówcie, że tu nigdzie nie... Nie mówcie, że tu nigdzie nie można się podłączyć do trasy. Ej, serio? Ej, no naprawdę gro, no nie rób mnie w konia. Ja chciałem zająć tutaj transportem takim. Dupa. No to niestety... To niestety tym transportem się raczej nie zajmiemy. Niestety, smuteczek. No teraz tak, tutaj szpital mamy. Zobaczmy monumenty, co to mamy? Brama brandenburska. Niemcami nie jesteśmy, ale bramę brandenburską sobie chętnie postawię. Na przykład... To miejsce już jest zajęte, to też. Na przykład tutaj dajmy bramę brandenburską.
No i statuę wolności to na pewno będę chciał postawić, nie wiem, gdzieś w ogóle. Kisz, że to są dwa różne, tak nawet ujmijmy to, cuda świata. Tak, wielkie budowle, no ale... Ale co, kto bogatemu zabroni, prawda? Centrum nauki. Centrum nauki myślę, że możemy dać... z tej strony. Ja bym najchętniej wpasował je tu. W tym momencie też. Albo tutaj? W sumie wiecie co, jakby usunąć tą drogę i dać tutaj to centrum nauki. O kurczę, gro, ja wiedziałem, że tu masz zielony. O! Centrum nauki. Kopernik na przykład. Myślę, że będzie fajnie się prezentować wśród reszty otaczającej ją infrastruktury. Na przykład do obok tego jeszcze dajmy park japoński. I na przykład... jakiś tam mały park dla dzieci. Ten duży już nie wejdzie. Ale na przykład coś takiego. No i spacerniaczki oczywiście, bo... bo czemu by nie? Prawda? Można spacerniaczków trochę dołożyć. No i to będzie taki punkt rekreacyjny. Takie centrum rekreacyjne troszkę. No i fajnie, fajnie, bardzo dobrze będzie. Okej, myślę, moi mili, w tym miejscu też, że dziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!